z jednej strony przede wszystkim ludzie związani z Krakowem, bo to jest moje miasto, nie urodzenie, ale miasto z wyboru i miłości. I w dużej mierze są to także moi mistrzowie. Mistrzowie, niekoniecznie ci, których spotkałem na swojej drodze, jak na przykład Mieczysław Kotlarczyk, twórca Teatru Rapsodycznego, ale mistrzowie, którym poświęciłem wiele czasu, uwagi, także przy pisaniu innych książek. Są tutaj także moi uniwersytecy mistrzowie, jak na przykład Maria Dłuska czy profesor Tadeusz Ulewicz, ale są także ci, którzy dla mnie są mistrzami, mimo że żyli dużo wcześniej, w XIX wieku, czasem na początku XX wieku, więc z oczywistych powodów znać ich nie mogę. Natomiast oni są dla mnie wielkim drogowskazem w wielu działaniach. Ja Kraków dostrzegam zarówno w sferze tych przymiotów naszego miasta, jak i choćby z racji wykonywanego zawodu i funkcji pełnionej, widzę także jego trudności obiektywne, czasem liczne zaniedbania, ale bilans oczywiście jest tylko jeden. To jest wielka rzecz. Posługując się słowami Stanisława Wyspiańskiego, właśnie zawarłem te słowa w tytule, dlatego że nie mam takiego w pamięci miasta w Polsce, które byłoby tak wizerunkowo interesujące i tak niepowtarzalne. Znam spośród miast, które udało mi się poznać bliżej, takie miasta jak Rzym czy Jerozolima, które bardzo lubię i które bardzo kocham zwiedzać, przede wszystkim samotnie, ale Kraków chyba należy do tych miast, które właśnie należą do czołówki światowej, bo ma swój klimat i ma swoją duszę. Pięknie powiedział o tym kiedyś Karol Wojtyła, będąc na Skałce w roku 79, że Kraków to jest miasto, przez które przeszła cała nasza historia i ludzie, którzy pragnęli w nim zawsze zamieszkać. I to jest rzeczywiście prawdą, bo jest ono, używając znów słów Karola Wojtyło, sumą polskich dziejów. Obie książki wyszły bardzo starannie wydane i to jest bardzo ważna rzecz, bo szata graficzna i szata edytorska, dzisiaj często zapominana niestety i niedoceniana, jest ogromnie ważna. Tutaj dopracowanie jest znamieniem tego wydawnictwa. Po pierwsze, oni sięgają po rzeczy ambitne i to mi bardzo sklepia. Znam dokonania tego wydawnictwa i wiele z tych książek, które wydają, czytam. Wiele z nich mam w swojej bibliotece, a to dla mnie dużo znaczy. Ale znaleźć się w kręgu wybitnych pisarzy to duży zaszczyt, ale zobowiązanie.